oprócz tego turnieju. No i myślę, że to będzie bardzo ciekawe widowisko, ponieważ no, był duży ścisk w czołówce, aczkolwiek no, zwycięstwa może być tylko jeden. Dobra, to 10. miejsce zajmuje Luisito z dorobkiem 12 punktów. Jak dobrze pamiętam, prezentacja Luisito, czyli Demokratyczna Republika Kongo, doszła chyba do finału, tak? Doszła do finału i tam poległa z Argentyną, jak dobrze pamiętam. No myślę, że zasłużone miejsce, aczkolwiek no, mogło być lepiej. Jeśli to był podstawowy zawodnik drużyny, która grała w finale, no to zawsze mogło być lepiej, ale gratulujemy, Luis. No i czekamy na kolejne miejsce. Na 9. pozycji mamy z dorobkiem 14 punktów pierwszego z zagranicznych zawodników na naszym forum, czyli Tsubasa. Tak już powiedziałem wcześniej, miał 14 punktów. Jego reprezentacja odpadła w półfinale, jeśli dobrze pamiętam. No nie wiem, co tu powiedzieć właściwie, bo zostaje pogratulować i tyle. Nie śledziłem aż tak bardzo tego turnieju, żeby móc jakoś specjalnie to opisywać każdego zawodnika i też nie jestem przygotowany do tego, ponieważ William zawołał mnie chwilę przed tym rozpoczęciem, także no, ciężko w ogóle coś powiedzieć. No ale gratulujemy Cubasie i lecimy dalej. Także 8. miejsce to jest kolejny reprezentant Demokratycznej Republiki Kongo, czyli finalistów. Jest to Dexter z dorobkiem 24 punktów, czyli dość duża przewaga nad miejscem 9, które zajął Tsubasa. 24 punkty Dextera, gratulujemy. Podstawowy napastnik, tak jak już powiedziałem, finalistów. No pozostaje pogratulować i lecimy dalej. Siódma pozycja to będzie troszkę moim zdaniem zaskoczenie, ponieważ ten zawodnik powinien być moim zdaniem troszeczkę wyżej niż na 7. miejscu. Jest to Mew z dorobkiem 27 punktów. Defensor zwycięzców, podstawowy defensor. Myślę, że podpora tej drużyny, na nim opierała się gra Argentyny. No i to jest moje zdanie. Myślę, że Mew zasłużył na to, żeby być co najmniej w 5. Jest na pozycji 7, 27 punktów. Gratulujemy. No i lecimy dalej. Pozycja 6. Dorobkiem 28 punktów. Drugi z zagraniczniaków w tym zestawieniu jest to Shaun, który grał na pozycji chyba DM-a w Angolii, która odpadła z Kongo w półfinale. Myślę, że dobra pozycja, dość wysoka i to może być zaskoczenie, aczkolwiek Angola ogólnie była takim czarnym koniem tych rozgrywek, więc obecność takiego zawodnika tutaj nie może być na pewno. No i chyba on dostał jedna z tych not, które dostał, tak, bo to trenerzy przyznawali. Jedną notę dostał 10, czyli maksymalną, jaką można uzyskać. Gratulujemy Szałonowi i jedziemy dalej. Piąta pozycja to jest HKS, 30 punktów tego zawodnika. Żadnej dziesiątki nie uzyskał. Też zasłużona pozycja, ponieważ doprowadził Kongo do
do finału. W finale zrobili co mogli, także no zasłużone na pewno piąte miejsce HKS-a. I tak jest bardzo dobry wynik, ponieważ nic się chyba, znaczy Kongo nie było, było na pewno typowane do top 3, ale słyszałem głosy, że na przykład Kanada była wyżej stawiana od nich, oni natomiast doszli do tego finału i nawet prowadzili chyba, otworzyli wynik, także myślę, że dobre miejsce dla HKS-a. Kolejna pozycja to będzie trzeci już z zagranicznych zawodników w tym zestawieniu. Będzie to Jaśko, 32 punkty, czwarte miejsce. Gratulujemy oczywiście. I tutaj widzimy, że Jaśko również dostał dziesiątkę jedną, także ktoś go musiał tutaj bardzo docenić, rzucając mu tą dyszkę. Myślę, że zasłużone miejsce. Jaśko jest na pewno w czołówce napastników od jakiegoś czasu i zalicza się do tych najlepszych. Zresztą wygrał złotą piłkę, jak dobrze pamiętam, za ostatni sezon na RSHL, także no, obecność takiego zawodnika w top 4 na pewno nie dziwi. No i gratulujemy. Trzecie miejsce. Jest to zawodnik, który zyskał jeden punkt więcej od Jaśko, czyli 33 punkty, bramkarz Argentyny V. Myślę, że V jest w top 2 aktualnie bramkarzy na forum. Także ta pozycja jest naprawdę bardzo wysoka, ponieważ jest to chyba jedyny bramkarz w tym zestawieniu. To jest jeszcze większe wyróżnienie. No, mogło być wyżej na pewno, bo on był wraz z Mewem takim kreatorem tego sukcesu Argentyny. Trzecie miejsce, 33 punkty. Bardzo dobry wynik dla Fała. Myślę, że może się cieszyć z tego trzeciego miejsca. I mamy ciekawą sytuację, ponieważ na drugim miejscu jest jego klubowy kolega, czyli Satsu Akatsuki. 33 punkty ma również, ale zdecydowało o tym, że ma Akatsuki drugie miejsce, zdecydowało to, że ma jedną dziesiątkę i tylko i wyłącznie dlatego jest pozycję wyżej od Fała. No, dość taka kuriozalna sytuacja, no ale jednak organizatorzy uznali, że ta dziesiątka, jak ktoś ma dziesiątkę i jest równa ilość punktów, to ten z dziesiątką idzie się po prostu wyżej, no i tyle. Satsu, no, rozegrał dobry turniej na pozycji napastnika w Argentynie, był odpowiedzialny za wykończanie tych akcji, które kreował V oraz MEF. No, myślę, że bardzo zasłużone miejsce, no i pierwsze miejsce. Za chwilę tutaj gość, który wygrał to zestawienie, przyjdzie do nas na wywiad do studia, także niesamowite emocje. Ogromny zaszczyt dla RSHL TV. Dostała 4 dziesiątki, czyli bardzo, bardzo uznany przez ludzi, którzy dawali te punkty. Jest to oczywiście X Kosmos, 48 punktów, tak jak mówię, 4 dziesiątki. No i gratulujemy, Kosmos. Witam cię, Kosmos, w RSHL TV. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gratuluję pierwszego miejsca. Zostałeś MVP Summer Cup 2017. Jakie są twoje odczucia z tym? I czy spodziewałeś się tej nagrody, szczerze mówiąc? Tak szczerze, to dowiedziałem się o podsumowaniu dopiero dzisiaj. I tak w sumie nie wiedziałem, jak będzie przebiegało to głosowanie. Nie wiedziałem, czy wygram. Liczyłem, że będę gdzieś wysoko, no i cieszę się, że wygrałem. No i co mogę więcej powiedzieć? Głównie cieszę się z tego, że ten Summer Cup został wygrany jako drużyna, nie? Tak, tak. Myślę, że to nie była niespodzianka, że Argentyna odniosła ten końcowy sukces, a ty na pewno byłeś jednym z kreatorów tego sukcesu. Nie wiem, jak tam indywidualnie się to prezentowało, czy zdobyłeś jakiegoś króla strzelców, no ale jeszcze raz wypada mi pogratulować, bo to już kolejny sukces indywidualny dla ciebie. Złota piłka dwa sezony temu, jak dobrze pamiętam, teraz MVP Summer Cupu, no nic, tylko pogratulować. I życzyć dalszych sukcesów w przyszłości. No nie wiem, co mam powiedzieć, żeś mi tak teraz pochlebiał, że w sumie
teraz boję się odezwać. No ogólnie to dziękuję, no i nie miałem żadnego króla strzelców, miałem chyba dużo asy, dużo bramek, ogólnie dużo wszystkiego. No turniej po prostu siadł, albo siada, albo nie, jak to się mówi. No i mam nadzieję, że do przodu cały czas, teraz po Ligę Mistrzów. Tak, teraz Liga Mistrzów startuje, więc mam nadzieję, że jakaś polska ekipa w końcu wygra to. I będzie bardzo dobry turniej. No myślę, że polskie drużyny są najmocniejsze z tych zgłoszonych, także życzę Ci powodzenia, Kosmos, dla Ciebie, jak i dla całego ET. No i mam nadzieję, że będzie kolejne MVP po kolejnym turnieju. No i tyle. Dziękuję bardzo za wywiad. No ja też dziękuję. No i też mam nadzieję, że któraś z polskich ekip wygra ten Champions League. Mamy bardzo duże szanse. No i mam nadzieję, że to będzie ET. Dziękuję za wywiad. Chcesz kogoś pozdrowić jeszcze na koniec, Kosmos? Pozdrawiam Fabregasa, który mówił mi od początku, że to wygrałem. Człowieka, który jest w pracy i będę musiał mu opowiadać. No i Matiasa, który wrócił po 3 miesiącach remontu. Okej, dzięki bardzo. No i to byłoby na tyle z dzisiejszego podsumowania. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.